Dorota z Rolnik szuka żony urodziła. Od mniej więcej początku tego roku fanów programu Rolnik szuka żony elektryzowała informacja o tym, że Dorota i Waldemar z 10 sezonu spodziewają się dziecka. Teraz zakochani pokazali swoją nowonarodzoną pociechę. Związek Doroty i Waldemara. Jak już wspominaliśmy, Dorota i Waldemar poznali się w 10. edycji programu Rolnik szuka żony. Z początku jednak ich związek nie był taki oczywisty. Pierwotnym wyborem Waldemara była bowiem inna uczestniczka programu, Ewa Kryza. Początkowo to właśnie z Ewą chciał stworzyć związek, jednak w finale serii okazało się, że para nie chce dalej kontynuować swojej relacji. Waldemar dokonał wtedy drugiego wyboru, Dorotę. Pomimo tych sercowych rozbieżności i rywalizacji obu pań o tego samego mężczyznę, obie od zawsze pozostawały w dobrych stosunkach. Jak pisała na Instagramie o relacji z Dorotą poprzednia partnerka Waldemara. Spędziłyśmy trochę czasu razem. Polubiłyśmy się, dużo rozmawiałyśmy, był śmiech, łzy, wspólne aktywności. Wzajemnie się szanowałyśmy. Podziwiam ją jako kobietę, za szczerość, wrażliwość, za pracowitość, poczucie humoru. Życzę jej jak najlepiej. Ten związek drugiej szansy Doroty i Waldemara z początku oburzył widzów, którzy sądzili, że to rozwiązanie tymczasowe i działanie dla rozgłosu. Wszystko zmieniło się po ogłoszeniu ciąży. Ciąża Doroty na powrót zjednała sympatię fanów. Po ogłoszeniu przez zakochanych nowin o spodziewanym dziecku internauci zrozumieli, że związek Doroty i Waldemara jest czymś bardzo poważnym. Nie jest tajemnicą, że spośród wszystkich uczestników Rolnika, Dorota i Waldemar mają bardzo dobre notowania w mediach. Zakochani uwielbiają uwagę tabloidów i medialny szum wokół tych dwojga, a teraz to już właściwie trojga. Jeszcze w kwietniu internet obiegały spekulacje, jakoby para nie miała się najlepiej, wtedy jednak do akcji wkroczył Waldemar, który wszem wobec oświadczył w formie filmiku na Instagramie radosną nowinę o potomku. Ukochani zdradzili nawet płeć dziecka, będzie to córeczka. Jak mówili na nagraniu. Kochani. Wśród sprzyjających okoliczności przyrody oraz towarzystwa naszych wspaniałych przyjaciół pragniemy podzielić się z Wami cudowną nowiną. Jesteśmy przeszczęśliwi, ponieważ spodziewamy się wymarzonej córeczki. Podkreślić trzeba, że zarówno Dorota jak i Waldemar mają dwóch synów z poprzednich związków. Dlatego wiadomość, że urodzi się dziewczynka, zakochani przyjęli z ogromnym entuzjazmem. Jedno wystarczy. Dwójkę już mamy, więc jeszcze jedno wtedy. Bardzo chętnie dziewczynka. Synowie już są. Chłopaki w równym wieku, więc najlepszym uzupełnieniem byłaby dziewczynka. Mówił w rozmowie z Faktem Waldemar. Ukochani nareszcie pokazali owoc swojej miłości, prezentując swoją nowonarodzoną córeczkę. Zobaczcie poniżej. Dorotka z Rolnika urodzajzła. W niedzielę 29 września dumni Waldemar i Dorotka pochwalili się zdjęciami z córeczką. Wieści przekazano też na profilu programu. To jest właśnie ten rodzaj postów, które lubimy pisać najbardziej. Dziś Waldemar i Dorota podzielili się z nami wspaniałą wiadomością, na świat przyszła ich córeczka, Dominika Marcelina. Dorotko, Waldku, gratulacje! Dominiko Marcelino,
Witamy w naszej rolnikowej rodzinie. Dla takich chwil warto tworzyć ten program. Gratulujemy!